Szczęść Boże, pomódlmy się na początek dzisiejszej katechezy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym Was zaprosić do katechezy. W której chcę Wam opowiedzieć troszeczkę na temat całunu turyjskiego oraz o męce Pana Jezusa, jak ona mogła wyglądać. Nie wiem, czy będzie to jedna, czy dwie katechezy, zobaczę, jak długo mi nad tym zejdzie. Tematem katechezy jest oblicze Chrystusa od całunu turyjskiego do chusty z Manopello. My więcej czasu, zdecydowanie więcej czasu poświęcimy całunowi turyńskiemu. Przejdźmy do katechezy. Potem Józef Zarymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. Przybył również Nikodem, ten który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Zabrał więc ciało Jezusa. I owinęli je w płótna razem z wonnościami stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. Tu moi drodzy, mamy fragment Pisma Świętego pochodzący z Ewangelii według Świętego Jana. I w tymże fragmencie wymieniane są dwie postaci Józef z Arymatei oraz Nikodem. Mówi ten fragment na temat pogrzebu. Jak mógł wyglądać pogrzeb pana Jezusa? Otóż. Żeby można było pochować ciało skazańca, trzeba było uzyskać zgodę Piłata. Więc Józef Zerematei poprosił o taką zgodę. Ją otrzymał oczywiście, po czym postanowili pochować w grobie właśnie owego wspomnianego Józefa Zerematej. Grób w tamtym czasie to była po prostu jaskinia w skale, bądź wykuta, bądź naturalna. I wtedy słuchajcie, kiedy składano tam ciało zmarłego, przywalano wejście do tego grobu ogromnym kamieniem. Tak zazwyczaj się to odbywało, ponieważ chodziło o to, żeby, nie można, żeby zwierzęta nie weszły do środka i nie rozszarpały ciała, oraz żeby złodzieje również mieli to utrudnione. O wynik odem przynosi 100 funtów mieszaniny mirri aloesu. To bardzo ważna informacja, bo 100 funtów to. Dość sporo, że tak powiem, kilogramów owej mieszaniny mirry i aloesu, czyli wonności, które były używane przez Żydów do pochowania. Chodziło o zagłuszenie bądź zabicie brzydkiego zapachu, który mógł się wydobywać z grobu. I tutaj, w tym miejscu, mamy pierwszą wzmiankę o tym, że. Ciało Jezusa zostało owinięte w płótno. I właśnie owym płótnem chcemy się zająć, które dzisiaj nazywane jest całunem czyli płótnem pogrzebowym, w które było owijane całe ciało zmarłego. Do dzisiaj, słuchajcie, to pozostało u Żydów i również dziś chowa się w ten sposób, zawijając ciało właśnie w całun. I taki sposób grzebania Żydzi mają właśnie do dnia dzisiejszego. Pierwsi chrześcijanie zdawali sobie sprawę, że lepiej nie wypowiadać się publicznie na temat posiadanych świętych obrazów oblicza Jezusa. Do 843 roku dochodziło do tzw. sporów o obrazy, i chodziło tutaj o to, że niektórzy uważali, że nie wolno wykonywać żadnego wizerunku ani Jezusa, ani Maryi, ani świętych, czyli że oddawano cześć posągom, a nie żywemu i prawdziwemu Bogu. I tego się obawiano i dlatego nikt nie mówił o tym, że posiadają taką relikwię, aż do 843 roku, że posiadają taką relikwię płótno pogrzebowe Pana Jezusa. Ostatecznie, Zwyciężyli zwolennicy właśnie tej teorii, że nie przeszkadza i można wykonywać wizerunki Boga, i wtedy ujawniono właśnie posiadanie całunu, który dzisiaj nazywa się Całunem Toryjskim. I spośród licznych prób przedstawienia prawdziwego oblicza Pana Jezusa, na uwagę zasługują tylko dwa. Jest to tak zwana Chusta z manopello, nazywana inaczej Volto Santo Manopello, i oczywiście całun z Turynu. I co jest ciekawe, oba te wizerunki, kiedy zostają nałożone na siebie czyli wizerunek Pana Jezusa z chusty z manopello, który widzicie właśnie teraz na zdjęciu i wizerunek twarzy, który znajduje się na całunie czyli na tym płótnie pogrzebowym. Oba te wizerunki bardzo ze sobą się pokrywają, czyli są identyczne. Czym jest ten całun, o którym tak tajemniczo cały czas do Was mówię? Czym jest taki całun? Jest to, słuchajcie, lniana tkanina kawałek płótna, który okrywał ciało Chrystusa w grobie. Jest to prostokątne płótno o długości 437 cm i szerokości 103 cm. Całun został utkany w bardzo określonym celu, właśnie jako typowe płótno pogrzebowe. I ta nieregularność włókien świadczą, że został utkany ręcznie. My Nie mam takiego zdjęcia, które pokazywałoby, jak są włókna poukładane w całunie. Ale pod mikroskopem bądź pod dużym powiększeniem widać, że włókna są bardzo nieregularne, i to świadczy o tym, że jest to ręczna robota. W ogóle byli ludzie, którzy wykonywali tylko i wyłącznie takie płótna pogrzebowe, ponieważ takie płótno zależy od długości. Wykonywało się nawet dwa tygodnie, zatem bardzo długo trzeba było robić takie, takie płótno. I tutaj, moi drodzy, chcę Wam przedstawić i pokazać teraz, jak wyglądał w całości całun, ponieważ to ciekawe płótno, które my możemy zobaczyć, i wygląda ono w ten sposób. To jest w całości pokazane całe płótno całunu turyńskiego. Widać na nim przednią część pana Jezusa oraz plecy. I to, co macie w lewą stronę od środka ekranu, to jest część przednia, czyli twarz, dłonie oraz nogi pana Jezusa. I to, co jest na prawo od środka ekranu, to jest głowa od tyłu, plecy i tylna część nóg. I tutaj, moi drodzy, bardzo wyraźnie odbiła się na całunie. Cała postać pana Jezusa. To bardzo ważne, że widać tutaj całusieńką postać tego mężczyzny, który był ukrzyżowany. I tym jest właśnie całun, czyli płótnem pogrzebowym używanym przez Żydów aż do dnia dzisiejszego. Wizerunek na całunie turyńskim przedstawia on dorosłego mężczyznę o wzroście około 180 cm. I tak jak powiedziałem, znajduje się odbicie twarzy, czyli frontu oraz pleców. To, co tutaj widzicie na zdjęciu, jest to już negatyw owego wizerunku Pana Jezusa, ponieważ tenże wizerunek jest badany do dzisiaj i są wykonywane różnego rodzaju fotografie, które jeszcze lepiej pokazują nam właśnie tę postać, która na całunie się Znalazła. Na całunie turyjskim możemy również znaleźć, moi drodzy, wiele elementów związanych z męką pana Jezusa, ponieważ jest to płótno, na którym możemy zaobserwować czy nawet prześledzić wszystkie rany i w którym momencie rany były zadawane panu Jezusowi. Możemy tutaj zaobserwować oczywiście krople krwi na czole, tak jak macie to oznaczone na zdjęciu. Możecie zaobserwować twarz, ranę na boku, ślady wody po gaszeniu całunu czy, czy kościoła, w którym całun się znajdował i o tym za chwileczkę Wam powiem. Również możemy zaobserwować ślady krwi na rękach, ślady chłosty czyli biczowania, którego Pan Jezus doświadczył. No i oczywiście są również łaty, które są ponaszywane na całun. I teraz, moi drodzy, całun kilka razy przemieszczał się z różnego miejsca winne, i w wielu miejscach, a przynajmniej o trzech takich miejscach mamy informację, że były pożary kościołów. Kiedy kościół się palił, taki całun nie był rozłożony cały czas. On był raczej poskładany w jednym miejscu, ukryty, i ta, ten kufer, czy szkatuła, w której był przechowywany całun, to płótno, było drewniane, okute złotem i srebrem. I w momencie, kiedy palił się kościół. To to złoto i srebro topiło się i powodowało właśnie niestety wypalenie otworów w całunie, i te trójkątne ślady, takie ciemniejsze, które widzicie, i te jaśniejsze i ciemniejsze, to to są właśnie ślady przedstawiające wypalenia. Również te ciemne pasy przez całą długość, u góry i na dole, przez całą długość owego całunu, to są właśnie wszystko ślady po pożarach. Również był taki czas, że całun próbowano naprawić. Naprawiano go wszywając korporały. Obożne siostry, które chciały, żeby całun zachował się w jednym kawałku w całości i nie posiadał żadnych dziur, właśnie wszywały taki, takie fragmenty. Nie była to najszczęśliwsza i najlepsza opcja do zrobienia, no ale tak się stało. Również na całunie możemy zaobserwować ślady, po gaszeniu, czyli takie nabroczyny wodne, no, które pojawiły się właśnie po polaniu całunu wodą. W 1350 roku całun zostaje odnaleziony w Lire, na północy Francji. Wcześniejsza historia całunu zawiera bardzo dużo luk, nie ma wielu informacji dotyczących właśnie gdzie on był i w którym miejscu był przechowywany. Natomiast na mapie możemy zaobserwować właśnie te poszczególne elementy związane z przemieszczaniem się całunu. Bo jak widzicie wyraźnie, całun oczywiście w 30. roku, około 30. roku pojawia się w Jerozolimie, bo wtedy jest pogrzeb pana Jezusa. Dopiero 544 rok mamy Edessę. Konstantynopol w 1204, do 1204 roku tam się znajduje. Potem nie mamy żadnej wzmianki o tym, że był przemieszczany czy przeniesiony drogą lądową. Caun zatem sugeruje się, że z Konstantynopola a Dolire trafił właśnie drogą morską. Potem mamy Szambery i ostatecznie Turyn. Od 1578 roku aż do dnia dzisiejszego znajduje się właśnie w tym miejscu całun, który dziś nazywa się właśnie Całunem Turyńskim, nie Całunem Jerozolimskim. Chociaż taka nazwa pewnie byłaby bardziej adekwatna, bo oddawałaby właśnie to, że pojawił się on w czasach pana Jezusa. Tak wygląda współcześnie kościół w Turynie, który to, w którym to znajduje się całun. Co ciekawe, w najbliższą sobotę, z powodu czasu, w jakim się znajdujemy, czyli epidemii, całun zostanie wystawiony do publicznego, na publiczny widok, ponieważ normalnie jest on cały czas ukryty, nie można go zobaczyć. Te, wtedy w tę sobotę zostanie wystawiony do publicznego kultu i będzie można oglądać transmisję w internecie właśnie z owego wystawienia tego płótna pogrzebowego Jezusa. W 1898 roku sytuacja całunu ulega zmianie, bo zostaje on wystawiony do widoku publicznego i jeden z ludzi, Secondo Pia, otrzymuje pozwolenie na to, żeby mógł go sfotografować. I robi to, i to jedno ze zdjęć właśnie już mogliście zauważyć, zobaczyć. Drugim fotografem to jest Giuseppe Henry, 1931 rok. Wykonuje on fotografię relikwii, która do dzisiaj jest najbardziej znanym wizerunkiem twarzy Pana Jezusa pochodzącym właśnie z całunu turyjskiego. Tu możemy na fotografii zaobserwować właśnie Pije. Oraz aparat, którym był wykonane pierwsze zdjęcie całunu. Natomiast na tej fotografii widzimy właśnie owe pierwsze sfotografowane podobiznę pana Jezusa z całunu turyńskiego. Teraz Giuseppe Henry oraz zbliżenie twarzy samego całunu. Co możemy zaobserwować na samej twarzy pana Jezusa? Pierwsze rzucają się nam w oczy dwa dwie takie duże kreski. Są to złamania. Ponieważ całun był składany i rozkładany, a wiadomo, że płótno, które ma już 2000 lat, nie jest już tak elastyczne jak takie, które jest świeże i nowe, zatem ktoś, kto składał całun, spowodował po prostu zagięcie, nawet złamanie tego całunu. Te jaśniejsze na broczyny, na głowie, w górnej części, na czole. Tu możemy zaobserwować ślady po koronie cierniowej i widać właśnie, jak dużo tych kropel krwi znajduje się na, na głowie Pana Jezusa, spowodowanych właśnie koroną cierniową. Kiedy spojrzycie na to zdjęcie twarzy Pana Jezusa, to widać, że po lewej stronie jest opuchlizna oko musiało być bardzo mocno podbite jakimś uderzeniem być może żołnierza być może przy, kiedy się przewrócił pan Jezus w czasie drogi krzyżowej ale widać wyraźnie bardzo wyraźnie opuchliznę od czasu gdy wykonano zdjęcie całunu to zainteresowanie tymi relikwiami bardzo wzrosło i liczne grupy naukowców podejmowały różnego rodzaju badania. Również naukowcy, nawet z NASA, robili różnego rodzaju badania. Między innymi próbowano stworzyć trójwymiarowy obraz twarzy Pana Jezusa. Właśnie tu na tych fotografiach widzicie te próby zrobienia trójwymiarowego obrazu. Tutaj mamy kolejne przedstawiające właśnie twarz Pana Jezusa. W trójwymiarze z całą. Również na całunie udało się odkryć inne elementy. Znaleziono ślad po monecie, która była wybijana właśnie w tamtym rejonie i w tamtym czasie. Monety kładziono na oczy m.in. po to, żeby się nie otwierały powieki, ale jest to również taka starożytna tradycja, kiedy wkładano monetę do ust, aby można było zapłacić za Przejście na drugą stronę. I ślad właśnie takiej monety odbił się na owym płótnie pogrzebowym. I jest to moneta piłata, i to by sugerowało właśnie czas, z którego mogła, może pochodzić owy całun, skoro ktoś położył taką monetę datowaną na. Pochodzenie czasów Piłata, to to płótno właśnie ma z tego powodu może mieć 2000 lat. Tutaj natomiast na tej fotografii możecie zaobserwować oblicze pana Jezusa wykonane przez laboratorium w NASA. I myślę, że jest to jedno z najbardziej znanych wizerunków pana Jezusa. Pewnie gdzieś spotkaliście się z takim obrazem bądź obrazkiem. Wiele osób w domu posiada. Coś takiego. Co wykazały dotychczasowe badania dotyczące całunu? Krew na całunie to krew ludzka, jest to krew grupy AB pokrywająca skórę biczowanej osoby. Co jest ciekawe jeszcze z tym związanego, to to, moi drodzy, że do dzisiaj wykonywane są badania nad cudami eucharystycznymi, czyli nad tym, że postaci, Ewangeliczne postaci z mszy świętej, czyli wino z wodą oraz hostia, zmieniły się w prawdziwą krew i w prawdziwe ciało. I kiedy poddawano badaniom ową krew i owe ciało, to okazuje się, że za każdym razem jest to właśnie grupa krwi AB. Kolejna przesłanka za tym, aby uznać iż całun jest autentyczny i że Eucharystia również jest prawdziwą ofiarą Pana Jezusa, bo to wszystko jakby zazębia się ze sobą. Analiza zebranych próbek pyłków roślin wskazała, na pochodzenie 59 gatunków roślin, z których aż 58 udało się zidentyfikować. Tylko 17 występuje w Europie, co sugeruje właśnie to, że całun po Europie mógł wędrować, natomiast pozostałe gatunki są gatunkami w pewien sposób endemicznymi, występującymi. W tamtym regionie i w tamtym czasie, czyli kiedy Pan Jezus żył i kiedy był jego pogrzeb. No właśnie, nie może być mowy o, o jakichkolwiek barwnikach, bo ich po prostu nie odnaleziono na całunie. Nikt nie potrafi wytłumaczyć dokładnie, jak ten wizerunek mógł powstać. Jest ten obraz chemicznie niewywa niewywabialny, czyli próbowano jakby wymazać ten obraz, ale nie ma takiej możliwości, i istnieje ścisły związek między śladami. Tortur, jakie opisane są w Ewangeliach, a tym, co możemy odnaleźć na całunie, czyli na tym płótnie pogrzebowym. Takie rany, jakie są opisane w Ewangeliach, są również na tym człowieku, na tym mężczyźnie, który był zawinięty w owe płótno. To bardzo ważna i bardzo cenna informacja. To, co teraz na zdjęciu możecie zaobserwować, jest to wieczernik. Współcześnie sfotografowany. Zdjęcie pochodzi z 2015 roku. Wieczernik, czyli miejsce, gdzie Pan Jezus z apostołami odprawił pierwszą mszę świętą. W wieczerniku zostają ustanowione trzy sakramenty: sakrament Eucharystii, sakrament pokuty i pojednania, czyli spowiedź oraz sakrament kapłaństwa. Dzisiaj wieczernik, niestety, jest przekształcony w meczet i świadczy o tym to, co widzicie. Za filarem to jest miejsce modlitwy, właśnie osób wyznania muzułmańskiego, islamu. Jest to właśnie miejsce, gdzie sprawują oni swoją, swoją modlitwę, ale dla nas jest to wieczernik, czyli miejsce, w którym Jezus ustanawia Eucharystię. Z tego miejsca Jezus udaje się do miejsca, które Nazywany jest Ogrodem Oliwnym. W Ogrodzie Oliwnym Pan Jezus modli się przed swoją męką, doznaje kuszenia również, że, czy strachu tak wielkiego, że zaczyna pocić się krwawym potem. To, co na zdjęciu możecie zaobserwować, to również współczesne zdjęcie Ogrodu Oliwnego, który szacuje się, że ma ponad 2000 Lat i najprawdopodobniej w tymże Ogrodzie modlił się właśnie Pan Jezus. Na pierwszym planie widzicie jedno z drzew oliwnych, to są to bardzo duże drzewa rosnące bardzo, bardzo powoli. Natomiast na tej fotografii możecie zaobserwować kamień, na którym Jezus był oparty w czasie swojej modlitwy i tego krwawego potu. Dlaczego Jezus pocił się krwawo? Pocił się krwawo, ponieważ tak bardzo się bał męki, że wzrost ciśnienia spowodował wzrost ciśnienia krwi, spowodował pękanie tak naczyń włosowatych i te naczynia włosowate, z tych naczyń włosowatych krew przedostała się do potu. I dlatego Jezus ze strachu Mógł rzeczywiście pocić się właśnie krwawym potem, i to, co tutaj możecie zaobserwować, to jest właśnie kamień, na którym Jezus był oparty i modlił się. W ogrodzie oliwnym Jezus zostaje zdradzony przez Judasza, pocałunkiem, i pojmany, i przeprowadzony do ciemnicy. Oczywiście, wcześniej był jeszcze sąd Kajfasza i Annasza. Ale no, te sądy były sfabrykowane, nieprawdziwe, typowo, właśnie przedstawiające Jezusa w złym świetle i mające, właśnie na celu, tylko i wyłącznie doprowadzenie do Jego śmierci. Tutaj natomiast chciałbym Wam pokazać, jak mogła wyglądać ciemnica. To, co możecie zaobserwować na zdjęciu, to, są właśnie, to jest właśnie wejście, taki włas. Do owej ciemnicy. Ciemnica przypominała swoim kształtem butelkę. Wąska, cienka szyjka, w dalszym momencie rozchodząca się troszeczkę na boki, i w ten sposób w tym miejscu przetrzymywano skazańca noc przed śmiercią. Przywiązywano tego skazańca rękami, za ręce opuszczano go. Do owej ciemnicy. Ta ciemnica to były stare cysterny na wodę. W nich mogła znajdować się jeszcze trochę wody. Nawet określa się, że mogło tam być wody aż do pasa, zatem skazaniec nie mógł odpocząć w żaden sposób, czy przespać się, czy, czy usiąść. Musiał stać cały czas w tej wodzie. Wiadomo, że Jezus nie był pierwszym więźniem, który znajdował się w takiej ciemnicy, zatem no, prawdopodobnie znajdowały się tam również ekskrementa, czyli można było zaobserwować odchody ludzkie czy zwierzęta, które tam wpadły, no i wiadomo, że nie było to nic przyjemnego. W ciemnicy Pan Jezus przebywał całą noc, nie mógł odpocząć. Najprawdopodobniej był przywiązany do słupa, który uniemożliwiał mu również jakikolwiek ruch. I tak czekał na swoją śmierć. Otóż, kiedy zasądzono, że Pan Jezus pójdzie na ukrzyżowanie, na śmierć krzyżową, mówi się, że Jezus zniósł krzyż. Otóż nie do końca jest to prawda, ponieważ Rzymianie rzeczywiście krzyżowali, natomiast Zakładali na skazańca coś, co nazywało się patibulum. Patibulum to był właśnie taki kawałek drewna, który był zakładany na plecy i na ramiona. Ramiona były przywiązywane do tego kawałka drewna, bo ten słup, który Możemy zaobserwować w czasie już ukrzyżowania. On już był na miejscu na Golgocie, wbity w ziemię, tylko z kazańca wciągano właśnie za na wierzchołek krzyża. I teraz wyobraźcie sobie te... Ten kawał drewna, który panu Jezusowi włożono na plecy, miał przywiązane ręce, i kiedy się przewracał, to nie miał żadnej możliwości obrony. Więc, jak przewracał się, to ten kawał drewna dopychał jeszcze pana Jezusa do ziemi, powodując dodatkowe obrażenia. Normalnie, my kiedy upadamy, to wyciągamy ręce, żeby ratować się przed upadkiem. Natomiast tutaj, w przypadku Pana Jezusa, nie było takiej możliwości, ponieważ miał właśnie przybite, przywiązane ręce. Na tej fotografii chciałbym Wam przedstawić coś jeszcze bardzo, myślę, istotnego i ważnego. Ponieważ całun przedstawia właśnie ślady po biczowaniu. Na plecach, czyli na tym co macie po prawej stronie ekranu, bardzo wyraźnie można zaobserwować ślady po uderzeniach biczem. Zanim Jezus właśnie podjął drogę krzyżową, został skazany na ubiczowanie i jego ciało całe zostało skatowane. Bito Jezusa najpierw takimi cienkimi. Patykami, co powodowało przecinanie skóry, nabrzmienia, ogromny ból. Natomiast później przystąpiono do biczowania czymś, co nazywa się kanis. Kanis to był specjalny rodzaj bicza. To była taka drewniana rączka, do tej rączki były przymocowane sznurki i do tych sznurków były przy tych sznurkach były zamontowane dwa rodzaje narzędzi tortur kulki ołowiane i haczyki. Kulki powodowały rozbicie mięsa czy ciała i rozbicie kości, natomiast haczyki powodowały wyrywanie kawałków ciała Pana Jezusa. I właśnie Jezusa w ten sposób ubiczowano, bijąc go kanis, aż do takiego momentu, że jak opisuje Katarzyna Emerich, w niektórych miejscach było widać żebra. W patibulum również były wywiercone otwory, które to otwory służyły łatwiejszemu przybijaniu skazańca. W przypadku Pana Jezusa niestety nie było to dość dobrze wykonane, ponieważ jak dowiadujemy się również i z całunu turyńskiego, otwory na patibulum są od siebie za daleko, więc kat, Wyrwał rękę Pana Jezusa z barku, żeby wydłużyć ją o około 10 cm, i wtedy dopiero można było przybić ciało Pana Jezusa. Więc tutaj to przybicie do krzyża dłoni było ogromną, straszliwą torturą, która no, przeszywała ogromnym bólem całe ciało. I co jest ważne i istotne, nie przybijano do krzyża, właśnie, pokażę Wam tutaj na dłoni, nie przybijano w tym miejscu. W tym miejscu nie przybijano, dlatego że gdyby tutaj przebito, to tutaj nastąpiłoby rozerwanie tkanki mięśniowej i ciało nie mogłoby się utrzymać. Przybijano natomiast w tym miejscu. Tu możecie, kiedy sobie sami sprawdzicie. Możecie sobie znaleźć takie miejsce, jakby łączenie nadgarstka z całym przedramieniem. I tu, w tym miejscu, właśnie wbijano gwóźdź, bo znajduje się tam splot wiązadeł i inne elementy, które po prostu utrzymają ciało człowieka skazanego. Pan Jezus dodatkowo, oprócz tego, że był przybity do krzyża, i jego stopy również, korona cierniowa Pana Jezusa to, była, to było coś w rodzaju takiego kasku zakłana, zakładanego na jego głowę, i szacuje się, że na głowie miał Pan Jezus, na podstawie całunu, miał Pan Jezus około 300 ran. To, co Wam pokazywałem na zdjęciu, na prezentacji, tą wybroczynę krwawą tutaj na czole, to to właśnie jest ślad po najgłębszym przebiciu. Prawdopodobnie została przebita również i czaszka przez kolec cierniowy. I kolec cierniowy ten, który my znamy od nas z Polski, jest nieporównywalny z tym kolcem cierniowym, jaki jest w Izraelu. Bo u nasze kolce cierniowe mają około 1,5-2 cm, tamtejsze kolce dochodzą nawet do 5 cm, i słuchajcie, są tak twarde jak gwoździe. Więc można było właściwie drewno przybijać tymi kolcami, one są tak, tak sztywne i tak twarde. Kiedy Pan Jezus dotarł na miejsce ukrzyżowania na miejsce czaszki. Bo tak się nazywała góra, na której Jezus był ukrzyżowany. Przybito ręce, wciągnięto patibulum i przybijano nogi. Żeby łatwiej skazanemu było oddychać, bo skazaniec, który był ukrzyżowany, bardzo trudno się oddychało na krzyżu, bo wisiał człowiek na rękach. I aby skazańcowi okazać pewien akt łaski, do krzyża przybijano sedile. Sedile to była taka podnóżka, na której skazaniec mógł oprzeć swoje poranione stopy i unieść się nieco na nogach, aby zaczerpnąć powietrza. I przez to człowiek umierał kilkanaście godzin. To była straszliwa męczarnia, straszliwa agonia. W przypadku pana Jezusa musimy jeszcze wziąć pod uwagę to, że był ukoronowany cierniem, że był biczowany, że był posiniaczony całą drogą, bo wiecie doskonale, że musiał się przewracać i to nie tylko trzy razy, jak mówi droga Krzyżowa, ale pewnie przewracał się wielokrotnie więcej razy. I to jest słuchajcie, wymiar męki zbawczej pana Jezusa. Nad głową Jezusa był umieszczony. Tak zwany Titulus, czyli podanie Jego winy, to jest król żydowski. Tak było napisane na owym Titulusie w trzech językach hebrajskim, greckim i łacińskim. Jak umarł Jezus? Jezus umarł najprawdopodobniej przez to, że pękło mu serce. Serce nie wytrzymało i bólu, utraty krwi, i tej całego wycieńczenia, całej męki, i po prostu pękło. Świadczy o tym to, że w momencie, kiedy Malchus przebija serce pana Jezusa, wylewa się z tego serca krew i woda. Czyli właśnie świadczyło, świadczy to o tym, że Jezus umarł w straszliwych męczarniach, oraz to, że umarł przez pęknięcie serca. W ten sposób umiera Jezus. Natomiast dwóch skazańców, którzy byli zabici, którzy byli przebici do krzyża obok pana Jezusa, im okazano inną formę łaski, żeby szybciej umarli, otóż wyłamywano kolana, uderzano młotem po to, żeby wyłamać kolana, aby skazaniec nie mógł podnosić się na nogach i aby no, po prostu szybciej się udusił. I tak słuchajcie, pokrótce, bardzo pokrótce przebiegała męka Pana Jezusa. Na całunie można zaobserwować wszystkie te elementy związane z męką. Trudno mi jest Wam pokazać te elementy związane właśnie z męką Jezusową. Może na takim zdjęciu będzie łatwiej to zaobserwować. Kiedy Wam zakreśliłem kółkami, możecie zobaczyć twarz pana Jezusa. Kółko poniżej to są dłonie, i na nich widać miejsce przebicia dłoni gwoździem. I wyraźnie widać, że nie została przebita sama dłoń, czy tylko w okolicach nadgarstka. Na całym ciele też widać właśnie te takie podłużne rany, i te podłużne rany świadczą o tym, że właśnie. W tym miejscu był Jezus biczowany, no i całe nogi również są poranione. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie jeszcze gdzieś indziej, w innym miejscu zobaczyli zbliżenia całunu. Można w internecie znaleźć w bardzo dobrej jakości zdjęcia i do tego bym Was zachęcał, żebyście właśnie coś takiego próbowali sobie sami. Odnaleźć takie zdjęcie w dobrej jakości i zrobić sobie zbliżenia tego zdjęcia, bo może pomoże Wam to w przeżywaniu właśnie tego czasu triduum paschalnego, które już jest przed nami, bo Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota i Niedziela zmartwychwstania już tuż, tuż, bo właściwie w tym tygodniu, tak jak powiedziałem, Wielki Czwartek to Jezus ustanawia kapłaństwo, Eucharystię i spowiedź, i tego dnia zostaje pojmany. Wielki Piątek umiera na krzyżu. W Wielką Sobotę zostaje złożony do grobu i tam w grobie przebywa trzy dni i w niedzielę z grobu powstaje. To cóż, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą katechezę. Mam nadzieję, że było to dla Was ważne i cenne i interesujące. Myślę, że taka skrótowa informacja jest dla Was cenna. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i życzę Wam wszystkiego dobrego. Szczęść Boże!